No i znowu kolejny raz na kwarantannie. Wizyta u lekarza, skierowanie na test. Dopóki test niewykonany, kwarantanna. Jak test negatywny, to zwolnienie z kwarantanny. Jak test pozytywny, no to izolacja. I jeżeli otworzymy Słowo Boże w Księdze Kapłańskiej, 13 rozdział, od 1 do 6 wersetu, czyli Stary Testament, 13 rozdział, od początku. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: jeżeli u jakiegoś człowieka pojawi się na skórze jego ciała obrzęk, albo wysypka, albo plama, i rozwinie się to na skórze jego ciała, także wygląda to na trąd, to zaprowadzą tego człowieka do kapłana Aarona lub do jednego z jego synów kapłanów. Kapłan odosobni tego chorego na 7 dni, a gdy kapłan 7 dnia stwierdzi, że porażone miejsce zostało takie samo, a zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, to odosobni go. To odosobni go. Na dalsze 7 dni. A gdy kapłan zobaczy go po raz drugi, 7 dnia, i stwierdzi, że miejsce zarażone zostało, stało się bezbarwne i zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. Jest to tylko wysypka, więc tamten wypierze swoje szaty i będzie czysty. Tyle Słowo Boże z Starego Testamentu. Kapłańska, 13 rozdział, 1 do 6 wersetu. Z tego fragmentu widać, że zdrowy człowiek uznany za czystego w wersecie 6, po uznaniu go za czystego, ma jeszcze zrealizować jakieś dodatkowe działanie w postaci wyprania szat. Jest już czysty. Ale co gorsza, wcześniej dwukrotnie, po 7 dni, bez faktycznego powodu, bo przecież był zdrowy, naprawdę był zdrowy, czyli dwukrotnie po 7 dni bez powodu, bez obiektywnego powodu, bo przecież nie był chory i był zdrowy, nie miał objawów choroby zakaźnej, tylko objawy podobne do jakiejś choroby zakaźnej. Razem 14 dni był odcięty od ludzi. Dzisiaj używamy słowa kwarantanna, na kwarantannie, w izolacji. W imię tego, że jakaś jednoosobowa rada medyczna powiązana z klerem żydowskim musiała go sobie 2 razy potestować. Niektórzy buntują się przeciwko temu i nazywają to skandalem. Rozumiem osoby niewierzące Bogu Biblii, że tak robią. No faktycznie, Bóg Biblii objawił w Słowie Bożym, że tak należy postępować, ale oni niczego z Biblii nie uznają. A jak to wygląda dziś? Jeżeli u jakiegoś człowieka pojawią się objawy sugerujące COVID lub że miał kontakt z kimś, u kogo były objawy podobne do COVID, lub przebywał w strefie, gdzie wykonując swoje działania nie mógł uniknąć kontaktu z osobami o objawach podobnych do COVID, to odosobni się tego człowieka na ileś dni,
A gdy po teście medycznym stwierdzi się, że test wyszedł pozytywny, to odosobni się go na dalsze kilka dni. 10 chyba jest izolacja, albo 7. A gdy test będzie negatywny, to uzna się go za czystego, zwolnionego z odosobnienia. Był zdrowy, ale ograniczono jego prawa. W imię tego właśnie działania wypływającego ze Słowa Bożego.